dobry. Godzina, nie tam. 8:40, dochodziłam na drugie pustynisko, chociaż dzisiaj bardzo ciężko. Dobra. Ciężko. Idziemy. Ryczki na dom sobie tu. Ludzi tam pełno. No Wiola, jak to zawsze Wiola, sznurówkę zawiązuje. Witamy na Dolinie Kościeliskiej. Wypas kulturowy owiec. Ślepek, który piszczy pod zębami. Nie. Jeszcze ciepły. No czekaj, teraz masz rozejście. Teraz jedziemy? No nie wiem właśnie. Zaraz zobaczymy. Pod światło nie będzie nic widać, ale to nic. Tutaj mamy kolejny mostek. Żona śmiga jak szalona. Ona w ogóle nie jest zmęczona. Ja nie wiem skąd ona ma tyle energii. Żeby na rowerze tyle miała jak ze mną jeździć, to byłoby super. Ale mokro jest. Tu chyba padało. I co? Co jest napisane? Ala piasana. Pisana? No. Godzina? Chyba 10 minut? Nie. Mam nagrane. Ej, się trzymaj. No. Ślisko to po prostu. Mariusz się wspina. Trzymaj się mocno. Dobra, ja zaraz będę schodził, bo to jest drabina w dół, nie?
Wow. Wow. Ja cię kręcę. Jeszcze ciemno to się tylko telefonem moje drodzie. Fajna jaskinia, co? Ty jesteś? Nie, nie widzę cię. A, teraz jesteś w jaskini. Idziemy dalej. Ale krótko. Tędy weszliśmy. Byliśmy tam. A teraz idziemy tu. Czyli do jaskini mylnej. Tu jest przepaść. Idziemy tutaj. Tutaj bardzo ładnie. Ładnie kości fajnie tu wychodzą. Skąd wiesz? Aaaa. Idziemy tam. To jest ciemno i źle. Tu to za ciemno. Lewo? Czy tam? Chyba tam. Tam. Ale będziemy brudni. Na szumie nic nie tylko. Hejo. Marysz, w okularach, żeby mu było ciemniej. Idziemy. Idziemy. Jest czad. Zuzia. To coś dla ciebie. Byłabyś tu zadowolona. Aha, teraz podzielisz? Szukamy strzałeczki. Okej. Okay. Ja też. Przeszliśmy jaskinię mylną. Nie było łatwo. Trzeba brać kaski, latarki czołowe i bez plecaków iść. Schodzimy z jaskini mylnej. I taki tu mamy widok na dolinę. Niedobry był baton. Nikogo nie ma. Nie ma. Wracamy. I nikogo nie ma. Ja nie wiem. No. Późno jest bardzo. Godzina 13.
żonie zachciało się znowu sypka i musimy się cofać. A tam 50 metrów. No może ze 100. I stąd. A, coś jedzie. Ile to do pokutera? Ale ja chcę tylko te, jak dwa może, ale wędzone, no. I tam jedzie brycko. Brycko jedzie, brycko. Przeszkadzało to, wam się za to. Brycko jedzie, brycko. Idziemy tam w lewo. I to na czerwony wierch to jest pewnie ten czerwony znak. Aha. A tutaj tak widać ubite, no więc chyba raczej jest spoko. No wydawaj. Grzeje, nie? Giewont. Czerwone wierchy. Panorama. Cywilizację widać. Tam. Schodzimy po kamyczkach w stronę naszego parkingu. Pewnie jeszcze jest jakaś godzina spaceru. Nam została. Tam byliśmy. I koniec. Jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Aha, tylko kanał. Tu jakaś szopa jest. Gdzie? A, tu. No to są zdjęcia. Nie, tu mieszka taki góral. Nie wiem, jakiś gwiazd ma nawet tutaj. Zobacz. No, tak. Pracy są nie za. No to chodź. Może tu owce. Może tu owce są. Albo było. Owce są w środku? Ciemność widzę, ciemność. No i pada. Na sam koniec pada. Już kończymy tą trasę na dzisiaj. Zbliżamy się. O! Do parkingu się zbliżamy się tam, tak? Tam mamy auto. No. Też pozdrawiamy. Życzymy miłego dzionka. Pa, pa.